Niebieski narożnik zajmowany będzie przez zawodnika Kamerewski Poznań, a jest to Piotr Wawrzyniak. Waga wniesiona to 84 kg 200 gram. Piotr Wawrzyniak w dniu Gali Spartan Fight 7. Śląska dobra pogoda, dobry dzień na skopanie chyba paru tyłków. No rewelacja, to przepis na zwycięstwo chyba. Ważenie poszło idealnie w zasadzie, pomimo że dowiedziałeś się o tej walce w zastępstwie 10 dni temu mniej więcej, tak? Powiedz, dlaczego zdecydowałeś się w ogóle przyjąć ten pojedynek w zastępstwie? No zdecydowałem się, bo dosyć dobra oferta tutaj padła, no i akurat byłem w treningu, pomagałem przygotować się Kasi swojej do za tydzień ma galę na Ladies Fight Night, swojemu koledze Arturowi, który już miał swoją galę, wygrał. I byłem w treningu, więc akurat fajnie się zgrało terminowo, tylko ostatnie te 10 dni takie szybkościówki i tyle. Jestem Kazi. Można powiedzieć, że Grzegorz Siwy to jest taki rywal, z jakim już miałeś okazję się zmierzyć, nawiązując na przykład do Łukasza Bieńkowskiego. Taki brawler, który ma dobrą obronę i super mocną petardę w ręce. Czy właśnie jakby to doświadczenie na przykład z walki Łukaszem będzie takie bardzo pomocne właśnie, biorąc pod uwagę właśnie styl twojego przyszłego rywala? No się okaże, no bo są w sumie stylistycznie bardzo podobni. No zobaczymy co w sobotę, co wieczorem dzisiaj się wydarzy, nie? Nie wiem, czy pojedzę tego po panu, czyli byłem pokręt, spojrzeli w oczy. Obaj wytrzymali ten pojedynek. Dziękuję, proszę przodem do fotoreporterów. A czy to, że przyjąłeś ten pojedynek właśnie na ostatnią chwilę, to jest jakiś, nie wiem, powiedzmy, część twojego większego planu? Masz jakiś taki wyższy plan, że tak powiem? No zobaczymy. Na razie nie chcę wbiegać, mam jakąś przyszłość. Jest dzisiaj dzień, gdzie jest walka i zobaczymy, co będzie tam można myśleć później. W takim razie bardzo dziękuję. Szybka rozmowa, jak obiecałem. Chciałem podziękować swoim chłopakom z klubu Gameness, tam za parter. Arturowi za stójkę, trenerowi Wiosłowi za zapasy. No i sponsorom w firmie Pitbull za ciuszki, że mnie tak ładnie ubiera, oraz Onyx Marmury z Buku.